Jest taka pieśń, myśmy jak w Urzędzie Stanu Cywilnego, to były ze dwie, trzy gitary i na cztery głosy śpiewałyśmy. Sznur mocny, gdy potrójny, tam daratari tam, tam daradadadam, tam daradadadada. Bóg twórcą jest małżeństwa, On ustanowił je i przez błogosławieństwo związkowi temu śle. Tam, da, da. Bardzo ładne jest to wszystko, proszę Państwa. A czy ten, no, na czym będzie stanął? Ja się tego, no, czytania. No, także bardzo piękne te pieśni i oczywiście jak przyszli bracia, to oczywiste i normalne, ale jak przyszli zainteresowani, to stwierdzili, że tak może być miło na ślubie, bo mówili, jak u was te śluby wyglądają, no to wiadomo, że to są rzeczy przypadkowe, nie takie, że po faryzejsku, nie takie, że po sadyceuszowsku, no bo widzisz, o. Świat jest głupi. O, gwiazdy w plenerze. Biblia mówi, że gwiazdy z nieba będą spadać, bo politycy będą bezradni. Politycy jako gwiazdy, ideologie będą, na przykład ideologia komunistyczna. Jaką teraz rolę tu pełni? Że ludzie się tylko boją tego gang szkodników zatrzymany. Andrzej, który zlecał kradzieże, ma 6 zarzutów. Paserstwo, o paserstwo. Kończą się zapisy. Ja myślę, że w ogóle ciemnota powinna być skasowana i przesąd i jakaś taka głupota. Mumia się budzi pod Londynem. Co, gdzie i kiedy. Efekty specjalne w tym filmie są ważniejsze niż fabuła. Trzykrotnie nominowany do Oscara Tom Cruise i laureat nagrody Akademii Russell Crowe grają razem w nowej filmowej wersji legendy, która fascynuje ludzkość od setek lat. Mumia budzi się pod Londynem. Oni chcą ten Londyn tak troszeczkę, co tu dla żebraków w Warszawie też jest fascynujące, bo Warszawa tutaj w Polsce, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem, a to za Ameryką, a to za Londynem, a to nie wiadomo za jeszcze czym lecą, oglądają się, obcinają wzrokiem, że są z tej największej na świecie wioski 3-milionowej i że jeszcze i ciebie znają. Dawaj pieniądze im.